ile jest wart uśmiech dziecka? Niektórzy odpowiedzą, że bezcenny, a więc ile wart jest uśmiech chorego dziecka? Straż Miejska w Gliwicach stała się pomocnikami Świętego Mikołaja i wraz z swoją maskotką przekazała prezenty dla dzieci przebywających w szpitalu miejskim numer 4. Pomysł narodził się w tych trudnych czasach dzieciom, które mają jeszcze dodatkowy problem w postaci pobytu w szpitalu miejskim, umilić ten czas, ten zbliżający się czas, ten wczorajszy dzień Świętego Mikołaja, który no, z racji na ten trudny czas dzieci mają na pewno nie tak wesoło, jak powinien być co roku. Z racji pandemii nie mogli odwiedzić dzieci osobiście. Wyczyny misia strażnika najmłodsi musieli obserwować przez okno. Dzieci przede wszystkim zobaczyły naszego misia strażnika, który ubrał dodatkowo czapkę Mikołaja, żeby było tak, jak to powinno być w trakcie Dnia Świętego Mikołaja. Przywieźliśmy również paczki dla dzieci, które razem z miastem Gliwice przygotowaliśmy specjalnie. To są gadżety profilaktyczne oraz gry i zabawki. I krótki pokaz misiu przygotował swoich umiejętności fizycznych, sportowych w postaci rozgrzewki i skoków przez płotki. Swojej wdzięczności nie kryje dyrekcja oraz rzecznik prasowy miejskiego szpitala. Ta wola ze strony strażników miejskich, żeby właśnie przygotować mikołajki dla naszych najmłodszych pacjentów, to była dla nas też wielka niespodzianka. Trzeba powiedzieć o tym, że właściwie każda inicjatywa, która nas zbliża do tego, żeby ułatwić dziecku ten pobyt w szpitalu, jest bardzo, bardzo cenna. Tutaj strażnicy przygotowali nawet specjalny program. To było wszystko bardzo perfekcyjnie wręcz zaplanowane. Dlatego tutaj naprawdę jesteśmy bardzo, bardzo wdzięczni i strażnikom miejskim i wszystkim, którzy się przyczynili do tego, żeby dzieci przebywające na oddziałach szpitalnych mogły się dzisiaj uśmiechnąć, mogły dostać coś pięknego, ale też żeby wiedziały o tym, że nie są same, że mimo, że pandemia nam wiele tych planów zabrała i pokrzyżowała, to jednak mikołajki są. Straż Miejska nie jest jedynie od wlepiania mandatów za złe parkowanie. Jak widać, dba o samopoczucie najmłodszych w momencie, gdy inni na świątecznych zakupach tracą głowę.